Prezes PiS o swoich relacjach z Julią Przyłębską i mailach Dworczyka. Wyciek ze skrzynki Michała Dworczyka. Kaczyński odsyła do ustawy. Radziłbym zaniepokojonym, by zajrzeli do ustawy. Wtedy, gdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może spowodować negatywne zmiany w finansach publicznych, to konieczna jest konsultacja z rządem, tak Jarosław Kaczyński skomentował dla interi.pl pojawiające się w sieci fragmenty korespondencji szefa KPRM Michała Dworczyka z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Prezes PiS dodawał, że konsultacje nie muszą być przeprowadzone na piśmie. Lider partii rządzącej odniósł się również do swoich kontaktów z prezes TK. To są bardzo miłe rozmowy, mówi. Na początku lipca media informowały o opublikowanych w sieci zrzutach ekranu mających pokazywać korespondencję mailową szefa KPRM Michała Dworczyka ze stycznia 2019 rok, w której miał relacjonować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu rozmowę z prezes TK Julią Przyłębską, dotyczącą trzech spraw oczekujących w TK na rozstrzygnięcie. Prezes TK informowała, że nie pamięta takiej rozmowy z Dworczykiem. Natomiast patrząc na tego maila, nawet gdyby takie informacje były, to są to informacje jakby powszechnie znane, mówiła. O wyciek maili Marcin Fiołek pytał prezesa PiS. Jarosław Kaczyński zapewnił, że rzadko czyta pojawiające się w mediach wykradzione maile. Dopytywany o granice styku władz wykonawczej i sądowniczej podkreślał, radziłbym zaniepokojonym, by zajrzeli do ustawy. Wtedy, gdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może spowodować negatywne zmiany w finansach publicznych, to konieczna jest konsultacja z rządem. Nie ma w ustawie napisane, że wszystko musi być na piśmie. Jest mowa o zwróceniu się, myślę, że szef KPRM jest dobrym przedstawicielem rządu, by się zwrócić do niego w tej sprawie. Zresztą z tych trzech spraw opisanych w mailach, dwa wyroki zapadły, można skrótowo powiedzieć, na niekorzyść rządu. Nie ma o czym mówić, dodawał Kaczyński. Kontakty prezesa PiS z Julią Przyłębską. Lider PiS odniósł się również do prywatnych kontaktów z prezes TK. Kaczyński pytał, dlaczego nie ma prawa znać Julii Przyłębskiej, skoro nie znał jej, zanim nie została prezesem TK. Gdy została wybrana, polubiliśmy się. Cała historia, dodawał. Nie jest to zgrzyt, a na pewno nie ma prawa tego mówić opozycja. Pamięta pan pewnie nagranie, gdy profesor Andrzej Rzepliński wychodził z siedziby Platformy Obywatelskiej w towarzystwie polityków. Mój zysk ze znajomości z panią prezes jest wyłącznie towarzyski, a nie polityczny, mówił prezes PiS. Na pytanie, czy często widuje się z prezes TK, Kaczyński odpowiedział, od czasu do czasu. Te kampanie wymierzone w nią spowodowały, że znacznie rzadziej niż kiedyś, czego żałuję, ale dziś jest taka ilość pracy, że i tak bym pewnie nie mógł często się spotykać. Ale to są bardzo miłe rozmowy, mówił. Sprawa aborcji. Kaczyński, czysto konstytucyjna. Gdyby Donald Tusk chodził regularnie na obiady do Andrzeja Rzeplińskiego, oburzenie byłoby pewnie większe, wskazywał Marcin Fiołek. Nie wiem, czy Andrzej Rzepliński chodził do Donalda Tuska na obiad, ale na pewno chodził do siedziby jego partii. Dziś jeśli chodzi o Trybunał, mogę tylko wskazać na sprawy, które nie mogły być wówczas załatwione w Sejmie, jak zakaz uboju rytualnego, a które były załatwione przez TK, odpowiadał prezes PiS. Na stwierdzenie, że TK stał się czwartą izbą parlamentu do spraw trudnych, na przykład w sprawie aborcji, Kaczyński mówił, że była to sprawa czysto konstytucyjna. Nie byłem specjalnie zaangażowany, by tę ustawę zaostrzać, ale nie mogłem też odmówić prawa moim posłom, by złożyli wniosek do Trybunału, który, jak przyznali inni poprzedni prezesi, nie mógł podjąć innej decyzji, bo taką mamy konstytucję. Gwarantuję panu i wszystkim czytelnikom, że moje kontakty z panią prezes nie przekraczają norm w demokratycznym państwie prawa, zapewnił.